Marta Szymik, witajcie w kolejnym wydaniu wideo zapowiedzi. Oto wybrane propozycje kulturalne i sportowe na najbliższe dni. Na dobry początek Brenna. Dzisiaj o godzinie 18 w piwnicy artystycznej Urzędu Gminy Brenna odbędzie się spotkanie przyrodnicze Gmina Brenna Siła Natury, które poprowadzi Tomasz Beczała. Wstęp wolny, start godzina 18. Pozostajemy w Brennej, bo już w sobotę w Parku Turystyki odbędzie się spotkanie Barbarian Challenge. To wyjątkowe zawody na dystansie 3 km z 15 przeszkodami. Starty odbywać się będą w 50-osobowych grupach, a pierwsza fala wystartuje o godzinie 9. Przygotowano również trasę dla najmłodszych. Dzieci startować będą w dwóch grupach wiekowych 5-8 oraz 9-12 lat. Start młodszych zaplanowano na godzinę 10. Starszaki podejmą wyzwanie wodza około godziny 11. Szczegóły na stronie organizatorów. Jeżeli ktoś zrobi się głodny podczas tych sportowych rywalizacji w Brennej, może wybrać się na kaplicówkę do Skoczowa. Tam o godzinie 14 odbędzie się tradycyjne smażenie jajecznicy. Bezpłatne porcje będą wydawane aż do wyczerpania zawartości kociołka. Z kolei sobotni wieczór można spędzić m.in. w cieszyńskim browarze. Do Cieszyna zawita legendarny zespół Skaldowie. Podczas koncertu usłyszymy wiele ponadczasowych piosenek, ale nie zabraknie także nowości z właśnie przygotowywanej płyty. Skaldowie kameralnie wystartują o 20. Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Musical Sacra zaprasza na kolejną edycję festiwalu dla upamiętnienia pobytu Jana Pawła II na Podbeskidziu w 1995 roku. Wydarzenie to rozpocznie się o godzinie 15 w niedzielę na Skoczowskim Rynku imprezą pod hasłem Cała Polska tańczy dla świętego Jana Pawła II. Tego samego dnia o godzinie 19 w Kościele Ewangelickim Świętej Trójcy w Skoczowie odbędzie się koncert inauguracyjny Cztery Pory Roku. Wystąpi m.in. Marcin Wyrostek. Festiwal Musica Sacra zakończy się 22 maja, czyli we wtorek. Szczegóły na plakatach. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Więcej informacji znajdziecie w naszej zakładce imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.